Drodzy czciciele Matki Najświętszej, kończymy dzisiaj trwające cały miesiąc rozważania kolejnych 54 wezwań litanii loretańskiej kierowanych bezpośrednio do Matki Najświętszej. Przypomnijmy, że jak każda litania i ta zaczyna się od wezwań skierowanych najpierw do osób Trójcy Świętej, które kończą się błaganiem zmiłuj się nad nami, a po nich następuje właśnie owe 54 wezwania, tytuły skierowane do Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, kończące się prośbą, inwokacją módl się za nami. Ostatnie trzy nam pozostały dzisiaj: Królowo Pokoju, Królowo Polski, Królowo Świata. Przekonaliśmy się w ciągu całego miesiąca, że niemal każde z tych wezwań ma jakąś swoją historię. Bardzo dramatyczna i bolesna jest historia pierwszego z tych trzech ostatnich. Królowo Pokoju, módl się za nami. Pojawiła się ona w litanii loretańskiej dokładnie 105 lat temu, kiedy nad Europą zaciągnęły się ołowiane, ciężkie chmury I wojny światowej. Dzisiaj, ponieważ bliższa nam jest czasowo II wojna światowa, nie zdajemy sobie sprawy ogromu zła i wagi, jaką miała dla historii ludzkości I wojna światowa. Po raz pierwszy tyle państw i tylu ludzi było zaangażowanych w jednym konflikcie zbrojnym. Do tej pory toczyły z sobą walki królestwa, czasem jakieś państwa. Rozgrywały się bitwy, ale one najczęściej trwały kilkanaście godzin, czasem trochę dłużej. Oczywiście w całym swoim dramatycznym wymiarze, ale najczęściej kończyły się liczonymi w setki, czasami w tysiące ofiarami, nie więcej. Tymczasem, kiedy XIX wiek wprowadził rozwój niespotykanych dotąd środków uśmiercania oraz środków transportu, które zwłaszcza poprzez kolej pozwalały przenosić zarówno żołnierzy, jak i broń w masowej ilości na znaczne odległości, zbrojny konflikt, zrazu lokalny, wybuchły na Bałkanach, stał się czymś w rodzaju światowej pandemii, angażując siły wielu mocarstw i powodując miliony liczone ofiary niewinnych ludzi oderwanych od społeczeństwa, od swoich rodzin, od swojej tradycji, którzy dokańczali swojego żywota w bólu, w poniżeniu, w błocie zaszczurzonych okopów, czasem bardzo daleko od domu. Dlatego mówimy, że to pierwsza wojna światowa, a jej ofiary liczymy na co najmniej kilkanaście milionów, wtedy jeszcze przede wszystkim żołnierzy, cywilów. Ta wojna miała dosięgnąć dopiero kilka dekad później, kiedy wybuchła II wojna światowa, czas kojarzony chociażby z zagładą, z Shoah, z Holokaustem. I właśnie kiedy nad Europą pobrzmiewały, a ziemia trzęsła się od wybuchów, min i pocisków dużego kalibru na frontach chociażby Francji, ale też Bałkanów czy pograniczy Galicji i Rosji, wtedy papież Benedykt XV, nie tylko z własnej inicjatywy, ale również poparty głosami licznych biskupów z całego świata, do litanii loretańskiej dołączył to wezwanie: Królowo Pokoju, módl się za nami. To wezwanie okazało się być skuteczne po niejakim czasie i wydawało się rzeczywiście wyprosić światu pokój, ale tylko na kolejne najbliższe lata, bowiem, jak dobrze wiemy, w niedługim czasie wybuchła kolejna wojna, która pochłonęła jeszcze więcej ofiar i zatoczyła jeszcze szersze kręgi dramatycznego, niewyobrażalnego dzisiaj cierpienia. Wezwanie pozostało i jest zapewne aktualne i do dzisiaj. Kto wie, czy fakt, że od z górą 75 lat żyjemy w czasach pokoju, w każdym razie na skalę globalną, na skalę światową, bo przecież oblicza się, że i dzisiaj na świecie, w tej chwili, o tej godzinie,
Strzały wybuchają w co najmniej 100 kilkudziesięciu miejscach różnych konfliktów lokalnych na całym świecie. Ale cały świat w miarę przeżywa swój czas w pokoju, w każdym razie w porównaniu z tamtymi dramatycznymi czasami. To wezwanie wydaje się być wciąż aktualne i potrzebne i dlatego z tym większą ufnością i siłą z tej ziemi, która jest naznaczona krwią, krzyżami, a także nieznanymi miejscami pochówku tysięcy, nawet milionów poległych i pomordowanych, dobywa się ze szczególnym brzmieniem, kiedy wyśpiewujemy je w naszej litanii loretańskiej. Królowo pokoju, módl się za nami. Również pokłosią tamtych czasów jest kolejne wezwanie, Królowo Polski. W roku 1918 odrodziła się po zakończeniu I wojny światowej wolna i niepodległa Polska. Na początku roku 1919, kiedy te trzy skrawki ojczystej ziemi, do tej pory znajdujące się pod różnymi panowaniami, pruskim, rosyjskim i austriackim czy austro-węgierskim, zaczęto scalać w jedność, budując od nowa państwo w oparciu o wcześniej rozdarty i podzielony naród, biskupi polscy wnieśli do stolicy apostolskiej petycję i prośbę o oddanie naszej ziemi w opiekę Matki Najświętszej jako królowej korony polskiej i tym samym na pamiątkę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji święto Matki Bożej Królowej Korony Polskiej oznaczono na 3 maja, a do litanii loretańskiej w Polsce, u nas lokalnie wprowadzono to wezwanie Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Śpiewano tak w litanii przez dziesiątki lat, także w ukryciu, w konspiracji, w czasach II wojny światowej, w latach 40. XX wieku, ponieważ zniknęła korona polska, a wolność ojczyzny odrodziła się w takim wymiarze, jaki znamy z lekcji historii, bardzo dramatycznym i bolesnym. Zmieniono również to wezwanie i pozostawiono takim już do dzisiaj. Królowo Polski, módl się za nami. To wezwanie ściśle łączy się właśnie ze świętem, z uroczystością Najświętszej Marii Panny Królowej Polski do dziś, od ponad 100 lat, obchodzonej właśnie 3 maja. Te wszystkie wezwania podsumowuje tytuł Maryi Królowej Świata. Maryja Królowa. To święto, a właściwie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym wypada dzisiaj nieco blado. Obchodzono je na zakończenie oktawy uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta uroczystość przypada 15 sierpnia, a 22 sierpnia, 8 dni później, właśnie w kalendarzu znajdziemy nieco zapomniane dzisiaj wspomnienie Matki Bożej Królowej, Królowej Świata, tej, która osiągnęła niebo, tej, która otrzymała koronę, wieniec zwycięstwa, a przez to całemu światu pokazała, dała przykład, jak być uczniem i uczennicą Chrystusa, naśladując Go zdobyć niebo. Kończymy. Jeszcze tylko jutro nam pozostał popołudniowy czas naszej modlitwy maryjnej, litanijnej, ale świadomi i pouczeni o znaczeniu, o historii, pochodzeniu tych wezwań litanii loretańskiej, myślę, że z ufnością i z wielką chęcią, z miłością synowską będziemy wracać do tej modlitwy, nie ograniczając jej tylko do miesiąca maja, ale czyniąc naszą piękną modlitwą, wielbiącą i przywzywającą wstawiennictwa Matki Najświętszej w naszym codziennym życiu. Amen.